Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dziś jest Joszelka. Hejka. I gramy w Brickrix, piu, 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 uciekam. No, ogromne podziękowanie dla wszystkich wspierających, a w szczególności dla złotych wspierających. Jeżeli również chciałbyś być wspierającym i mieć dostęp do ekskluzywnych 14 bonusów nawet, jak na przykład wspólne granie, czy prywatny kontakt na Messenger, no to wszystko znajdziesz pod linkiem w opisie. Taka sytuacja. Jaki jesteś? Dobra, moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj gramy w Brickrix, zrobimy testowanie maszyn. Ja się ukryłem, bo Joszelka tam na mnie, że tak powiem, poluje. Więc słuchajcie, pokażmy pierwszą maszynę. Joszelka, będziecie oceniali oczywiście, kto wybrał tak? fajniejszy pojazd, fajniejszą maszynę. Także ja daję pierwszą, uwaga. Słuchajcie, proszę bardzo. Pierwszy pojazd. Jaki znalazłem? Piękny, cudowny, policja. No, i to w polonezie. Zobacz. Paka piękna. Paka piękna. Oczywiście, że tak. Jeździ i tutaj, i normalnie super. No, oczywiście, tutaj ja teraz dam akurat awaryjne. Ale ogólnie super pojazd. Mi się podoba. Taki kurczę, no staruszek, nie? Trochę. No, może być. Dawno nie widziałem poloneza na ulicy. Taka sytuacja. O, jak ktoś jest w radiowozie, to się go po prostu strzela. No przestań, nie wyszedłem z radiowozu! No i Joszelka! Wyszedłeś. Przestań! Dobra, czekaj, sprawdźmy, jak ten autobus, znaczy autobus, jak ta... Autobus. Czekaj, bo to za głośne jest. O, dobra, naprawiłem. Ogólnie, jeżeli chodzi o autora, to powiem szczerze, że tam ciężko mi poznać w ogóle, czyje to jest. Ej, co jest? Dobra, samochód policyjny dostał chyba padaki, takiej czystej. Chyba, nie wiem, co tam się zadziało, ale chyba tak. Próbował się z niego wydostać. Zdecydowanie. Ale fajnie wybucha, podoba mi się. Dobra, Joszelka, pokaż, co tam masz kolejne. No i na razie bawię się w rozwałkę. Tak, mówisz? Dobra. Ty, ale naprawdę on tutaj jakoś tak kosmicznie ten. Tak. Ogólnie to znajdziecie w różnych wersjach ten samochód, bo tam wiele osób go, że tak powiem, modyfikowało. Mówisz, idziemy w takie, że tak powiem, klasyki, dobrze, proszę ja. Cię bardzo. No, no, ewentualnie w klasyki, zobaczymy, że mam różne rzeczy tak naprawdę, mega różne dziwne rzeczy dzisiaj przygotowałem. Więc, okej. dobra. Ale zamknij mi ten silnik, gdzie mi go otwierasz, halo? No bo sprawdziłem, czekaj, wsiądę do... Taksówka, 25 euro. Za to, że wsiądziesz. 25 centów tu jest. Ojro, dawaj. O, ja zmieniam na ojrę. Czekaj, jak tu wsiąść w ogóle? Passenger, o, dobra. Mam nie drzwi za sobą. Ale ja lofę mam wyciągniętą. No widzi pani, widzi pani? Tu mam lofę. Dobra, to jedziemy. Jedź pani, bo normalnie ci szczela. Nie boję się. Ej, normalnie taka mafia, nie? Ej, czemu moja postać jest w ogóle pod autem? Co ty mi zrobiłaś? O, dobra. To znowu chcesz coś wysadzać. Czekaj, a mogę ci tutaj ten... A, poczekaj, pa, dobra. Jedź! Jedź, typie! Znaczy, typiaro! Dobra, jadę. Przed ciebie jedź! Dobra. Jadę. Zatrzymaj się tutaj. Ile się należy? 50 euro. Aha, tu muszę wziąć coś... O, czekaj. No przestań! No nie, oszukała mnie! Jak mogłaś z takim jeszcze... Czemu moja postać w ogóle macha karabinkiem? O co chodzi? Dlaczego on tak macha? No co jest grane? A patrz, z tyłu rączką macham! Ale czad, w ogóle macham do ludzi, którzy jadą za nami, na razie czego? Takie hej! Ale czad, fajnie w tym jest! Dobra, w takim razie pokażę kolejną maszynę, jaką przygotowałem. Dzisiaj bardzo szybko idzie nam idzie. A poczekaj, właśnie wezmę, może rozwalmy jeszcze. Dlaczego to jest niezniszczalne? Nie, no jest zniszczalne, tylko to jest takie, wiesz, kwadratowe, więc coś inaczej rozwala. Dobra, chyba dostałem odpryskiem w twarz. No? Ty, normalnie, ale hamuwa. Dobra taksówka, no. Czekaj. Nawrzucam jej. No pa. To co za taksówka? No ale to wiesz, kiedyś dobra, inaczej budowali. Teraz budują tak, że to po dwóch latach po prostu się rozsypuje, nie? No w sumie fakt. Dobra, słuchajcie, kolejna maszyna i kolejna maszyna, proszę bardzo, to jest maszyna opisana jako, już wam mówię, Battle Pickup for Pavel. Więc jak macie jakąś maszynę swoją, więc możecie napisać, po prostu zmienić jej nazwę na Pavel i wtedy będę mógł ją znaleźć. Dokładnie. Także polecam, będziemy mogli przetestować wasze machiny. Ogólnie machina, no, nawet jeździ.
I nawet też? Patrz, nie przewraca się, nie? Jeszcze. Aczkolwiek trochę się ślizga. Trochę tak. Trochę się ślizga. Musiałam dać ją niezniszczalną, ponieważ zobacz, co tam z tyłu się dzieje. Widzisz te no światełka? Widzę. One po prostu mają swoje życie. Ale jedna rzecz, bardzo fajna, tak. Zobacz. Światełka jak zrobię. No. Wow. No nie, patrz z przodu jak fajnie, moja ulubiona wersja, czyli po prostu migające to światełka. To nawet nie ma co liczyć. I najlepsza jest rzecz taka, że to jeszcze strzela. Wow, z przodu i z tyłu. Tak, przód i tył jednocześnie strzela i to jest mega fajna sprawa. Będę musiał chyba to przetestować na zombiakach. A tak, o ile stanie. O ile będzie nas stać na to, żeby kupić po prostu tą maszynę. Ale fajnie, że ona po prostu, wiesz, nie wywraca się jakoś tak specjalnie, no nie? No tak, ma fajną przyczepność. Tak, dokładnie. Dobra, sprawdźmy w takim razie, jak się wybucha. Co? Słabo. No to właśnie dobrze, bo to przynajmniej zombiaki nie rozwalą. Bo to ma być maszyna, że tak powiem, właśnie bojowa, jest właśnie battle opisana, więc nie może wybuchać zbyt efektownie. Okay. Musi być w miarę, że tak powiem, no... Tak, antyuderzeniowa. Bardzo wytrzymała, musi no dobra, okej. Okay. Zobaczmy w takim razie, co masz kolejne. Pokaż, co tam masz kolejną maszynę. No dobra, skoro tak, to ja wybiorę w tym momencie to, zobaczymy, czy... Czekaj. Odsunę się, odsunę się. Chodź. No idę. Znaczy, podleć. Tak, ja tu mam dla ciebie coś. A, czekaj, tutaj gdzieś tam tak. Jesteś. A, tam jesteś, dobra, widzę. O! A co to jest? To jest jakby to, train car. Z Harry'ego Pottera jakby. Train car? Tak. Tylko wiesz co, ja nie wyłączyłem pociągu, więc ten pociąg tu krąży. Wiem, dlatego no, tym lepiej. Okej. Okay. Alta, alta. No dobra, no i co, i helikopter się z tego robi, jak się ten... Okej. Okay. Światełka mogę włączyć, migacze jakieś, coś tu. A strzela? Nie, nie strzela. Nie. Ale to jest porąbana maszyna, kto... Nie, no to jest jakby samochód od tego, od Weasleyów, nie? Tylko tak. Taki wersji... Tylko strasznie szerokie śmigła też w ogóle ma. No, bardzo. Bardzo szerokie, no nie? Szaleństwo. Czekaj, spróbuję wylądować tak gdzieś na pociągu, jak mi się uda. Ale wątpię. A to może patrz, być... Patrz, zaraz wyląduję! Tak? Udało się! Śmigieł, wylądowałeś. No, poczekaj, wyląduję tak bezpiecznie. Co się stało? Chyba wybuchłeś. Nie, spoko, luz. Co jest? Gdzie ja jestem? No bo ja teleportowałem nas. Chyba, że wysiadłaś, no to wtedy dupcie. Nie wysiadłam. Dobra, sprawdźmy w takim... życie. Ja muszę sprawdzić w takim razie, jak to wybucha. Możesz do tego wsiąść i odlecieć do góry? No to może być ciekawe. Gdzie tu jest? Jak się to lata? O, i trzymaj po prostu W i zobaczymy, czy ci uda mi się strącić. Dobra, strącam. Ty, płyta ci odpadła normalnie po prostu. Dobra! Helikopter w ogniu, helikopter w ogniu! Prawda. No jak nieprawda? Ej, czekaj, ty żyjesz dalej? Tak. Ajajajaj. Chyba petardy miałaś pod nogami. Przestań! Chciałem odjechać. Fajnie, nie? Przestań do mnie strzelać. Schowam ci się. Dobra, nie, słuchajcie. Ale normalnie głupoty mam w głowie, ja nie wiem. No, tobie totalnie. Dobra, patrz, widzisz ten budynek, tam wieżowiec u góry? No. Chodź na wieżowiec, teleportujemy się. O tutaj, bo mam kolejną maszynę, a właściwie takie dziwactwo, totalne dziwactwo, słuchaj. Nie mam żadnego pojęcia, no porąbane po prostu, patrz na to. Zobacz go z przodu. Ja widziałam z tyłu i takie, co jest? Co to ma być? Ale patrz teraz na efekt. Dziki ptakor! Pokazałem ptaka na wizji! O nie! Totalnie. Jeszcze zobacz, wszystkim pokazuję mojego ptaszka. Znaczy nie mojego ptaszka, znalezionego ptaszka. Tak, tak. Ale masz stópki. Tylko szkoda, że on w ogóle się nie porusza. No, on jest za duży. No ale mógłby się poruszać jakoś, albo nie wiem, piernąć czymś, cokolwiek. A on tylko robi dzióbka. No robi, no. Jest taki wkurzony po prostu, no ale to w sumie one zawsze, to Angry Birds, no to one są wkurzone. Dobra, sprawdźmy jak tutaj... Co to ma być w ogóle? No tak adekwatnie. Okej.
Dobra, tylko taki za krótki ten dzióbek ma. Sprawdźmy. Dobra, dziób odpadł. Kurczę. Ja, ale to jest kulka, po prostu to jest mega kula. No, jedna wielka. No, a jednak... Dobra, jednak nie. No. Czekaj, sprawdźmy. Chyba się odwrócił. Spoko. Spoko, luz, będzie gites, patrz. No, widzę właśnie. Tylko, żeby nie walnął do końca w ten... Ale to ty walnąłeś. Nie ja walnąłem, tylko ptaszek mój walnął tam w... Aha, tak. W zbiornik paliwa i... Gdzie jest mój... Wow, lagi. Nie mam, nie wiem, co ci chodzi. Czekaj. O, teraz lepiej. Ja może usunę tutaj te, że tak powiem, rzeczy, które do tej pory mieliśmy, bo ich to razie, że tak powiem, się porobiło i niestety... wszystkie są wszędzie. Dobra, Jeżelka, pokaż swój... Tak, już tam, już jestem, czekaj, bo... Tu jesteś. Ale to jeździ czy coś? Czy... Nie, to nie ma żadnych funkcji. Ja przez to nawet przechodzę. I powiem ci tak. Dlaczego ja przez to przechodzę? Powiedziałeś, że... to czekaj, ja cię zapraszam na trawę w ogóle teraz w tym momencie. Na trawę? Tam, chodź na trawę. O, oberwałem! Dobra, idę. Zapraszam cię na trawę. Jestem. No. Teraz ja ci coś pokażę. Pokaż mi coś. Poka, poka. Pokażę mi sowę. Nie, co to jest? Co to ma być? To jest jakaś... robak. Przez chwilę myślałem, że to jakaś kubka. Ale to ewidentnie musi być robak. Tak. Dobra, czy to się... Wow, to się rusza! Ale czad normalnie. Dobra, czekaj. L, K, B. Poruszaj łapkami, dawaj. Czekaj, pod X-em jest. Pod X-em jakieś turbo. Wow. Trochę nóżki ci się Czekaj! Chyba się coś stało z tą... z tym robakiem coś się stało. Daj go jeszcze raz, no. Zrób alta. No ale na alcie to nic nie robi. No jak to nie? No nie, no patrz, czekaj. Czekaj, bo on skacze. Co to taki... Co on jest taki skoczny? Kliknąłem alt. Ej, czekaj! Na lewym przycisku myszy mam patrz, taki fuch, 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 fuch. Właśnie mówię o tym. Tutaj nic nie ma. Tak, że masz robokę. Page up, page down też nic nie ma, ale rączki są i może sobie chodzić. Jaszelka, chodź, się przytulę. Chyba czołucha mi się rozwaliły. Chyba trochę tak. No dobra, okej. W sumie czekaj, wiesz co, to może dziwnie wyglądać, jak to tak postawić, na przykład tego postawić, no nie, i tutaj z boku... postawić na przykład tego drugiego. O, czekaj. O, czek to, proszę. Banka gigantów. Znaczy, nie, jednak robak jest większy. Czekaj. Tak, o. O, matko. Tak. No to wygląda dość specyficznie. Dobra, zostawmy je tutaj. W takim bądź razie. Ja pokażę kolejną maszynę, która będzie, myślę, że dość ciekawa. Proszę bardzo. O. Tylko tutaj weźmiemy sobie tak, że wezmę drugiego. What? Lord Vader! I am your father! Okej, okay, to i patrz, lewy przycisk myszy dajesz. Fuch, fuch! Czekaj, jak to się robiło, jak to było? Nie, bzium, bzium, bzium. Bzium, 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 bzium. Nie, to nie działa coś. Jaszelka! Rozwalę ci kółka! To są pośledzone trochę, że tak powiem, niepełnosprawne. Bo jeżdżę na kółkach. Czekaj, okay, chwila, jedna... To nic więcej nie robi tak naprawdę. Sekunda. Czekaj. Ogólnie miecza ci ucięłam. Jak mi uczyłaś miecza? Ja mam normalnego... Uczyłam czy miecza? Ja normalnego miecza mam. Uczyłam czy miecza? Ej, ale to nie działa totalnie, nie? Totalnie nie możemy... Nie możemy się normalnie machnąć tym. No gdzie się przewracasz? Przewróciłem się, oboje się przewróciliśmy, jesteśmy po prostu kalecy. Dobra, proponuję, raszujmy w takim razie na ptaka. Co? No chodź, raszujemy na ptaka! Chodź, ciach, ciach! Robimy! Ciach, ciach, ptaka, dobra, ale on się raczej nie rozwali. Co ty mówisz? Patrz! No ty się przewrócisz. Patrz, 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 wchodzę do... Tak, chodź, patrz, patrz, co mu robię! Dawaj, ciśnij! Jaszelka! Ja nie mogę... Ej, to jest niezniszczalne po prostu. Dobra, myślę, że w takim razie... Myślę, że to jest jakaś jedna glipa. Proponuję, chodź, pójdziemy na wysoki budynek. Kółeczka mi się rozwaliły! Chodź na ten wysoki budynek tutaj, o.
Widzisz mnie? Ja jestem na tym drugim najwyższym budynku, który jeszcze teraz obecnie jest. Nie, patrz, nie chodź. Widzę cię. O, tu. Najwyższy budynek, dawaj szybko. No dobra, nic ci będzie. No, patrz i patrz teraz, tu. Normalnie, nie, tutaj, za tobą. Za tobą, aha, tu, patrz na to. I każesz mnie doradzać. Ty, ej, co jest grane? Chyba tak nie działa, wiesz? Ej, to jest jakiś ślipny ten miecz mam. Co to ma być? No bez jaj. Czekaj, no tak się nie da po prostu. O, zadziałało. No niestety musiałem sam ręcznie to zrobić, po prostu, ja nie wiem, Lord Vader to jest po prostu troszkę niestety jeszcze, jak, że tak powiem, trochę upośledzony. Trochę tak. Znaczy, że tak powiem, niepełnosprawny, no jak na wózku jest, no to niestety. Cztery kółka i silniczek. Okej, Jaszoka, pokaż co tam masz kolejne. Co mam jeszcze? No to... Tak, pokaż co tam jeszcze masz. Mam coś, tylko muszę teraz sobie sprawdzić, gdzie to zrozbić. Tutaj niech jak będzie, tupta, dobra. Patrzcie jak śmiesznie tupta. A idź pan, nie tuptam. O, coś wybuchło. Dobra. No, co tam masz? Patrzymy. Co to jest? Tornado. Jaszoka, tornado ma! Mnie to zabiło po prostu. Tylko te tornado. Chciałeś do niego? Tylko wiesz co ja. O, teraz wsiadłem, dobra, dobra. Czekaj. Czekaj, bo mi się kamera tutaj wali. A spróbuję może gdzieś tutaj? O. Tylko to trzeba chyba niezniszczalne zrobić. No, raczej tak. Ale tornado, no powiem tak, z lekkiej odległości to wygląda trochę jak tornado, faktycznie. No. No nie? Tylko ja bym sobie może zrobił jedną rzecz. O, czekaj, patrz, sprawdźmy, czy mogę tornado powstrzymać rakietą. No właśnie, o to jest pytanie. Okej. Okay. O, wytrzymałe. No, jak to tornado, nie? Ale to, wiesz, to ono w ogóle w jednym miejscu zaraz, w ogóle się nie przemieszcza. No. Nie, no to ja nie wiem. Najbardziej mi się podobał ptaszek i na razie i ten. I Lord Vader. Dobra, no bo to jest trochę głośne, więc ja sobie to usunę, pozwólcie, że usuniemy. Jeszcze tu pousuwam te rzeczy, ptaszka też mogę usunąć i robaka też usunę. Dobra, Jaszoka, już zryspiłem, widzisz? Takie małe tu biega. Widzisz? Ty już nie, widzisz to? Widzisz to? Tutaj. To jest szczur. Ale jakim cudem? Wyobraź sobie, że ja w tym szczurku siedzę. Poczekaj chwilę. Co ty robisz? Co ty robisz? Podniosłaś mnie. No właśnie chciałam to zrobić. Ej, bez jej podniosłaś mnie, ej. I chodzisz. Okej. Okay. Tego szczura. Tak, dobra, czekaj, zespię ci drugiego. Co jest? Wyszedłem ze szczura. Ale bez jaj, no patrz. Podchodzisz do szczura i jest tam usiądź jako kierowca, no nie? Jakim cudem, ja się pytam. Dobra. Słuchajcie, tutaj jest szczur. Szczur autor O. Spawny vehicle, proszę bardzo. Pod L, pod K, BN. X, przytrzymuje X, nic nie ma kompletnie. Page up, page down. Pod altem też nic. Po prostu jeżdżący szczur. Tylko to jest, nie mam żadnego pojęcia, jak ktoś to zrobił, że schował fotel kierowcy w praktycznie coś tak malutkiego. Nie mam pojęcia, ale suń się. No, próbuję, przesuń się. Dobra, no, przesunę cię. No, przestań, no. No, odwal się ode mnie, ty tym z tym. No, przesuń. No, nie mogę, wycofuję już, o. No, ja nie mogę normalnie. Czekaj. O. Co to jest? Nie? Wow! Wow, to jest. Jakim cudem to wybuchło aż tak? No bez jajów. Ty jesteś? Halo? Czekaj, czekaj, spokojnie, biorę szczurka. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ten, tu jesteś już. Sekunda. O. Mnie jestem. W ogóle wywaliło na drugi koniec mapy. No. Pa. No. No szczel we mnie, no. Ty normalnie, jak eksplodujący... Ej, faktycznie, lecę jak mały Superman. Tak. Nie, no niesamowite po prostu. Dobra, poczekaj, ja podjadę tutaj, o. Zobacz na mapie, gdzie jestem.
widzę. O, weź się teleportuj do mnie, patrz. No, weź strzel we mnie. Aż się boję. Oła! No, szaleństwo! Jakim cudem? Po prostu takie małe żyjątko, zwierzątko. Okej. I rozwala po prostu cały budynek. Ale tu nie ma, że tak powiem, żadnej tutaj bombki ani nic chyba. No chyba nie. Chyba. Ale dlaczego tak wybucha? No nie? Nie wiem. Czekaj, odsunę się. Zniknął. Totalnie Ty zniknął jesteś? Mi. Zniknął mi, normalnie w budynku jest. W budynku? O. Próbowałem strzelić do niego, czekaj, a tu? A, bo... a ja do niego weszłam! Na mapie po prostu kliknęłam na to i zrobiło mi enter. Okej, moi drodzy, myślę, że tym sobie kończymy ten odcinek. Totalnie porąbana sprawa, nie mam żadnego pojęcia, jak to działa. A czekaj, stój w miejscu, Joszelka. No, to może grawitujące. Czekaj, stój, gdzie ty jesteś? Czekaj, muszę cię znaleźć, gdzie ty jesteś teraz? Na samym miejscu. Nie mogę nawet stać. O, tu jesteś, dobra, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Weź, czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, powiedziałem. Upójdzie, czekaj. A ty się sama, a postać się sama przesuwa. No, to chodzi. Dziwne. Nie możesz położyć mi na głowie szczura? No chciałem ci szczura na głowie położyć. No ale moi drodzy, tym sobie już maksymalnie kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Napiszcie w komentarzach, który pojazd wam się najbardziej podoba, oczywiście. No dobra, no to papa. No, jojo. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.